0 kartek. Sędziami dzisiejszego spotkania są sędzia główny pan Damian Nowak, sędzia asystent pierwszy pan Tomasz Pondel i sędzia asystent drugi pan Mateusz Chruszcz. Dobrze. Bo mi się wydawało, że z Górnego. Boi się powiedzieć, wiesz? Czy mówi o ZPL, Bałczyk? No. Okej, wracaj. Albo Siniaki. Zobacz, SKS. Te mecze, nieraz mokry taki wchodzimy do domu. Mało razy my tak te, trochę spodnie mokre, wszystko parasolki nie pomagały. Bo naprawdę pierwszy ręce wsadziłem w kieszeń, ale by poleciał. No, można się zdziwić. Naprawdę siadam na dupie. Graj z Radziowi, dobrze. Przedłuż mu tam. Takie ładne strzały tam. Skradzionem przez bardzo ciepło wody. To wychodzi! Ale u nas teraz jest. Teraz był u nas i te. Dwa sezony. Dwa sezony grał u nas. Ja to się tu wiem, że to jest Zoru. Teraz przy tym odeszli. Jak ten zrezygnował Masłowski, to i tak. A kto jest tym trenerem w Orlem?
Masłowski dalej? Oleksy. Kto? Oleksy. A to nie ten, co był premierem, nie? Weszło sporo. Sporo też. Zalezmi herdy. Kuriata do barda. Tak, całe. Sześciu kiedyś, jak ja słyszałem. Tak, no. To jednak ten ziemski dom to nie było z tego Włochy, że no. Mają za zatorem. Ostatnio czytałem, że miał podpisać nowy kontrakt. Tak, no. Na starze. Idź mu to do... Jeszcze nie przyjęło i... Dobrze, proszę. Lej! Dobrze, że nie strzelał. 10 metrów do bramy. Ale akcję zrobili ładnie. Ale za nawyki jakieś mają. Zamiast Piotra grać na skrzynce, to Pasza wchodzi i później nie zdąży wrócić. Już jest strata. A to nie ma piłki na to. On jest na boisku? Tam, że go nie ma. Znaczy podobno na pewno wskazał na tego Głodka. Tak, tylko że jest niższy. Z kapresa. Ja myślałem z początku, że to. Tak. Tamten bardzo troszkę ten jest cieplejszy, ale z twarzy tamten jest wyższy. Cały głód. Spojenie. Tak, niby nic. Spojenie z tym, ale zobacz, popatrz po tamtej stronie. I do słońca chyba. Mm. Ja dzisiaj śniadanie, czy nie? Kolacja. Powinna być lufa taka, że... Popek. I dyda. Ej, Karkowski też się idzie gdzieś. To będzie wysoki poziom. Podam. Po co mu tam podawał? Po co mu tam dawał? Tu mu dać. W Pakistanie wolny. Rud. Kurwa, czterech no. Na czterech. Dawaj, Wilku. Dobra, nie możesz gościa dogonić. Ten Piotruś, kurde, ten dzikus taki. Halo? Ty ten Prokop, tak? Da. Lewo skręty robi. On jest taki szybki, on jest... Ale tylko szybki, nic więcej. Tylko szybki, tak. Tylko szybki. Nic więcej. Bez podania. Już następny. Jutro. To dobrze, że to chociaż wyszło, bo to przecież taka... A ty to będziesz się grzeje. Mata była, że... No ja co będę chciał dzieć? To... No. Cieszę. Na mecz, to. Skupię i bramkę. To same wraty, na hadrany, kasy na kasy. Myśmy też nie mieli kasy. Wszystko chodziło. Każdy wraca do domu jeszcze. Czeka na kurwa z głową na piłkę.
akcja, żeby... Co ty gadasz? No. Rzucaj. Ja pierniczę, no ludzie, ludzie. Aj się spokój. Dałem piąty, nie daj. Masz Maję. Za wolno. Bardziej pójdzie. Oni stoją. Piotrek uciekł. Idziemy! Czwórkę stoją. Ale po co on tam ściąga? Po co? On tutaj powinien się tu. On jeszcze zawęża. No ludzie. Po co? Ma grać na skrzydle. Szybciej to. Nikt go nie odniecimy? Jaka luka, dziura jaka. No, pomocy nie ma. Atakują za chwilę na drodze. To samo, tu zostaje dziura. Idziemy! Piotrek, tutaj chodź! Tu. Po człowieku, no! Ale po co on tam wchodzi? No. Po co on tam wchodzi? A ten to jeszcze, na skrzydło mu powinien dać. Nie ma nikogo. Nie ma, strata pasy, wiesz? No taka. Chować tam któregoś, chłopiec, zmieniaj to. Nawet wiśnie by wniósł. No wiśnie go zmieniaj. Teraz na tej wiosce. Kogo? Karekowski się grzeje. A powoli, chłopie, poczekaj. Dobrze, że go krył. To była taka piękna piłka. 99%. Ale wycofała nie plenic.
gościem na dobrym kadrze, krzyczę w głowę, nie? Nie to czarnego. Tu ma dwóch chłopaków, to podaje bramkarzowi. No. Co tam? 0-0 Wojtek. 14:30. Druga połowa. Mam kartkę za przekleństwo. Nie wiem właśnie, nie wiem, który oni tam już, ale chyba jeszcze nie. Wiesz? No. Nie mam pojęcia. No nie wiem, kurczę, no Sedolicz, kurczę, te. Co, która ta? No. No, Sokół Wielka Lipa prowadził ten 2-1 z Nysą Kłodzko, wiesz? 61 no. minuta. No. 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 Ja tam będę po tym, bo będę Robercika odwoził, to podjadę. No, no, no hej. Czego nie ma informacji? O wyniku. A ty on dzwonił. Aha, bo to pewnie w przerwie dzwonił jak te, jak muzyka nasuwała. Ja nie słyszałem, wiesz? Bo tutaj waliło te. Powiedz, że telewizja jest, a... Tak, na żywo niech to zobaczyłeś transmisję, nie chcę włączyć. Tak. ...120 podań. A, jeszcze podań, tak jest. Cios. Posiadanie piłki jest. Panie Wadze, masz... Barcelona gra. Będziesz strzelał? No! No i teraz. Kam to nie do. No i wrzuta. Jest tam ktoś? Kurwa, jeszcze raz. Ten stał, kurczę, się patrzy. Tylko podskoczyć, kurwa. No. Choćby nawet podskoczyć, co? Okay.
tam zmian być? Popik wchodzi. I u nas też. Madej w niego mi się popik wejdzie. Popek. A kto drugi? A piątka. No. No i wiśnia za niego. Tata. Pierwszy mecz czwarty mi bez malutki. No to nie wiadomo. Tak. A nie wiadomo, tam się znaczy. Prawidłowo, niech się wciągają chłopaki. Ale go na obronę? Zobaczę, że to dziura będzie się robić. Mógł coś poprzesyłać, jeżeli jest. Nie, no to radził i on. Radia. A nie, Popik weszedł na ten. W 19 minucie drugiej połowy były zmiany w obu drużynach. W drużynie Bielawianki boisko opuścił zawodnik z numerem 16, Jehor Jehorow, a w jego miejsce pojawił się zawodnik z numerem 18, Rostysław Olkichowski. Natomiast w drużynie Orzeł Ząbkowice boisko opuścili zawodnicy z numerem 5, Daniel Orzechowski, numerem 17, Cezary Madej, a w ich miejsce pojawili się zawodnicy z numerem 9, Kamil Popek i z numerem 11, Tomasz Wiśniowski. Rzuć to w futbol jeszcze raz. No. Rzucaj to, chłopie, bo to pójdzie kontra. Jest. No. Nie ma nikogo? No. Kurwa. Piąty, coś ty zrobił. Dobra piwa. No. Fajnie by sobie, tylko trzeba do kogoś, kurczę, nie stawiasz. Kurwa, kurwa, że ma żona na piłkowaniu. Żydów jak? To za zimno się zrobiło. Nagle za zimno się zrobiło. Zimno i co? Co to podpadało? Z niczego, kurwa. 0-0. Dobra, pierwsze punkty. A nie wiem, coś tam mają. Nie, nie, oni przecież w Czemnicy wygrali. Ale mają Noworuda. Nie, chyba z jeden dzień. No, coś tam mają. Fuzi, rzucaj to. Jest, jest. Wiśnia, ale to jakby odszczelił z głowy, nie? Najmniejszy na boisku. Takie ciężkie piłki grają.
Kopnąć, pokopnąć, no to jest. Nie zajechany. Nie ma zdrowia, że biegać. I co już pojadę? Sześćdziesiąta ósma. Brawo, Wiśnia. No pójdź go. Za późno. Pierwszy. Dlaczego nie szczerą? Przecież to można już to strzelać tego. 20 mecz czy coś to się ładuje, kurczę. Najładniejsze bramki. Miał taką przewagę, ja ani jednej akcji nie zrobił. Co piłka to strata, ten Sobulski. A ten stoi trener, zamiast go wziąć, wymienić, spokój. Uważaj! Też to było? Chyba naprawdę, te żółte bramki. Co? Amerykanin. Co? Amerykanin Darek Olikowski. To co on teraz zagrał, to kurwa jedzie. Macieju, ja zrób jakąś akcję. Kurwa, co ty tu kombinujesz? Co ty kombinujesz? No co ty wyprawiasz? No, nie ma sił. Ale dajcie spokój w każdym meczu kartkę. Pierwsza kartka dla Bielewianki. Po co? 71. minuta meczu. Żółtą kartką został ukarany zawodnik Bielawianki z numerem 97, Piotr Prokop. No, ładuj to! Brawo! A, że trafił, kurwa. Że prawie nie doleciało. Nie doleciała. Co się będzie męczył, nie? A teraz na drugą stronę. Rzucaj! No po co to do tyłu? Ja myślałem, że to zrobią chyba zrobię do tyłu. No i zagraj stronę. Rzuć to. Ja pierdolę. Siagą się machnął. To Wiśnia był.
Warszawski. Poziom trochę wyższy. Masakra. To tylko zagrać dokładnie. Wczoraj Chrobry tak strzelił właśnie. Myśli skąd, nie wiem, czy pan oglądał, kurczę. Ze 100 milem Olsztyn grali i na 2-0 ich dobili, a 100 mil grał, kurczę. A oni konterka, pyk, pyk. A to z głowy jeszcze Kowalczyk strzelił. No, drugą. I taka kontra wzorcowa. No, no! Trzeba było go atakować, a nie. Nie wiem, on by tego nie złapał. Wasilewski, kurczę, coś tam starał się w pomocy, walczył. To jest kurde. Tamten nieprzygotowany. Tu i tam. Oni to przyszli się przeprzy. Ja pierdolę. Masakra. To tydzień wygrany Bartek. To jest Bartek u nas. Oj, to będzie wojna. No. Strona. Piwa. No. Nie umiem. Nie mam lewej nogi, to ją przytrzymam. Ale mógł ją przyjąć, spytać się z której nogi. Kucharek. 76. minuta spotkania. Boisko opuszcza zawodnik Bielawianki z numerem 77 Dawid Wasilewski. W jego miejsce pojawił się zawodnik z numerem 8 Dawid Januszewicz. Co wyszła? Nie pali. Spalony.
Tyle się dzieje, że wiesz. Obrona. Wiśnia. 79. minuta spotkania. Zmiana w drużynie gości. Boisko puścił zawodnik z numerem 18 Tomasz Piątkowski, a w jego miejsce pojawił się zawodnik z numerem 7 Łukasz Kucharek. Głowy w dół. Zapać się do tyłu. Co wyszło z tego? Nic. Zaraz mu zabiłam piłkę. Taka sytuacja. No. A do odegrania, rozumiem. A do odegrania. No, on biega, wiesz co, jak grzyb po pustym sklepie. No tak. Kocham mu kurwa, na młodego. No i po co to było? No kurwa, do przodu. Wyszedł. Co? Masakra. On już dawno nie żyje. Dobrze, ale coś się tak źle nie podaje. Nie podaje, nie podaje. Trzeba do nogi podać. Do nogi. Płuca wypluł, nie? Tak. Już go będzie zmieniał pewnie. Bez przesady z mózgu. Przewrócił się. Dzisiaj 1-0 to by się przydało. 1-0, nic więcej. Nam też. Oni też marzą. Proszę dawać, kurde, na środek, kurde, główka i bramka. Wrzutka na dyfkę. No tak, dobra, wrzutka, kurde, i bramka. Dobra, wrzutka i połowa sukcesu. To jest ostatnia szansa. Nie, jeszcze jedna. Jak będziemy chodzić. Dawać, kurde, teraz bramkę, no. Ale ci się Zbyszek marzy. Bramka. Brameczka teraz, kłonie żółty.
Jezu! Za nisko puszcz. Za nisko, właśnie. Za nisko. No to my wiemy o tym. Pał! No co sejdzie, nic? Nie było faulu. Co wylewali? 84. Sześć i może z minutę nie wiadomo. Chociaż nie było jakichś takich przerw. No ale zmiany. No. Zmian trochę było. W tamtym tygodniu zremisowali. Mm. Dwa słupki, poprzeczka. No. Wiśnia, ładuj. Może go tyną. Kurwa, no. To co, nie było nikogo. Gdyby ktoś tam był. O, Danianie, co się kiwasz? Ja się kurwa męczy się. Nie, ja już bluzgam, gdzie są. Ja w ogóle ci się kiwałem. Czy tutaj w naszej pustej? On jeszcze! Skrycie! Tam nie ma nikogo. Komu ty podaje? To tak jak nasz. No. No. Komu ten podaje? Kartka powinna być, kurwa, w łydki dostał. Piłka, ale to ty widzisz, piłka przeszła, a później gościa chciał poszedł.85. minuta spotkania, boisko opuścił zawodnik drużyny gospodarzy z numerem 9 Bartłomiej Cegiełka, a w jego miejsce pojawił się zawodnik z numerem 3 Jakub Gucwa. Jutro sklepy czynne, nie? Nie. Co nie? Chyba nie. Chyba tak. Gdzie co w Kauflandzie się teraz zdarzyło, jak my jechali? Jezus. Tam cały czas. Ja wczoraj nie byłem, ty na parkingu miejsca nie było. Kurwa. Oni tam pojęli te ludzie. Nie! Ale na nie podniecam, bo się ale to jest dumna żeria, tylko na stypendia. Aha. Daj spokój. Dobra Wiśnia. Idę piwa wrzucić i co? No i właśnie, proszę bardzo. Nie wchodź pole karne. Pan drugiego, te, kurwa, z łokciem dał. I to ten, kurwa, co tutaj?
Nie wiem, czy z łokcia dostał, czy... Z ręki. No. Dostał, to nie wiem, co tam z nim, kurczę, za twarz się trzyma, ale... A farba poszła z nocą. Hello! Patrzę, to kurwa, no, a tutaj no. Patrz, chłopie, ty, jakby wiecie, nic, kurwa, to... Co? W jedną stronę, kurwa, ty debilek, kurwa. To chyba też tego, kurwa, kolega. 89 minuta spotkania, zawodnik drużyny gości, z numerem 7, Łukasz Kucharek, został ukarany żółtą kartką. Pan już mówił, czy... No. Co więcej palców nie masz? A ja tak powiem, co tam na serce, kurczę. A ja już podam piwę na głowę. Nie wiedzą, czy pamiętam, czego nie mówię, to głos się nagrywa na pierwsze. Szanowni Państwo, coś nieprawdopodobnego, 90. minuta spotkania, 1-0 dla gospodarzy, strzelił bramkę zawodnik z numerem 18, który całkiem niedawno wszedł na boisko, Rostysław Olchichowski. Uwaga, uwaga! Poszedł Górski do atak. Jeszcze ma! Tak jest! No to teraz. Od razu powinieneś. Nie! Chodź. Wywalaj! A, to dobrze. Nie, jeszcze nie podniósł, jeszcze musi przed pokazać. Jeszcze musi pokazać palcami. Peter mówi 90. To... Nie, no ale... 92 już. Ale już pokazał? No tak, pokazał. Nie widział. Nie widziałeś? Pokazał 3 minuty. Pokazał 3 minuty. Pokazał. Ja mówiłem, że ma w tartaku mu dwa palce ucięły. Pokazał 3 minuty. No to kiedy to było? Tutaj przecież pokazał, bo to już 3 minuty minęło. Tak. Wykonał? Bliska nie było. Bliska nie było, kopią. Nasi w ten grę. A sędzia ma gwizdek, bo wiesz? Nie? Bramka! Bramka! Tego nie. Pilnujcie się! Po chuj leci, trzeba zostać, bo to jest na terenie. Sędzia, czas! Nie ma, wiesz, my bez piśni. No. Czas, sędzia, czas! 3 minuty dawno minęło. Musiałbym z łokcia poczekać. Sędzia, czas!
stary dopiero chodzi na niego. Nie patrz na zegarek, czeka na wejście. Ale 3 minuty dawno minęły. Widzisz to! Daj mu! Uważaj! Dawaj! Strzelaj! Ostatnia minuta spotkania, drugą bramkę dla drużyny gospodarzy zdobywa zawodnik z numerem 7, Jacek Cebulski. Dziękujemy. Dziękujemy także za mecz. Arbiter główny, pan Damian Nowak, właśnie go zakończył. Bielawianka wygrywa 2-0 z Orzeł Ząbkowice. Dziękujemy serdecznie wszystkim kibicom i do zobaczenia.